Czas na wiadomości Radia Z, Tamara Pawlik-Lipska i Michał Adamiuk. Jarosław Gowin, gościem Radia Z za chwilę. Z liderem Porozumienia porozmawia Beata Lubecka. Wcześniej połączymy się ze Lwowem. Nasz dziennikarz sprawdza sytuację po sobotnim ataku. Stan zagrożenia epidemią w Polsce. Bo już nie stan epidemii. Wyjaśnimy różnicę. Minęła właśnie 8 rano. Zachowajcie czujność. Do końca wojny jeszcze daleko, apeluje do mieszkańców mer Lwowa. Jak wiecie z Radia Z, w sobotę rosyjskie rakiety uderzyły w obwód lwowski zaledwie 15 kilometrów od polskiej granicy. Według Andrija Sadowego Rosjanie, czując, że przegrywają na wielu frontach, mogą desperacko atakować tereny z dala od linii walk. We Lwowie wciąż jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, czy tam, gdzie teraz jesteś, były kolejne ostrzały? Tym razem noc spokojna na zachodzie i wyjątkowo niespokojna na wschodzie kraju. Walka o Donbas, która miała być dla Rosji nowym otwarciem tej wojny, nie przyniosła oczekiwanych skutków, więc teraz rosyjscy żołnierze praktycznie non-stop ostrzeliwują ukraińskie pozycje, chcąc przełamać ich obronę. Pozycje zostały jednak utrzymane, choć jak mówią władze Ukrainy, sytuacja na froncie jest bardzo ciężka. Od wczoraj w Doniecku i Ługańsku Ukraińcy odparli 17 ataków wroga, zestrzelone zostały dwa rosyjskie śmigłowce i zniszczonych kilka czołgów i wozów opancerzonych. Lwów, Miłosz Gocłowski, Radio Z. O tym powinieneś wiedzieć. Nie mamy już w Polsce epidemii koronawirusa. Od dziś mamy stan zagrożenia epidemią. Czyli, jak mówił minister zdrowia, przechodzimy ze światła czerwonego na pomarańczowe. Michał Makowski, nasz reporter, zajrzał w przepisy, by rozszyfrować to obrazowe porównanie. To co tak naprawdę się zmienia? Największe zmiany szykują się w podatkach. Z końcem miesiąca nie będzie można odliczyć sobie darowizn przekazanych na rzecz walki z COVID-19. Od czerwca przestanie też obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. W prawie pracy za to bez zmian, badania okresowe pozostają zawieszone, szkolenia BHP można prowadzić w formie elektronicznej, a pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. A oddając krew, dalej dostaniemy 2 dni wolnego od pracy. Wczoraj mieliśmy niecałe 140 nowych przypadków, ale wykonano tylko 6 tysięcy testów. Nowy dzień w polityce. Zaczynamy od rozmowy z gościem Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry. W poniedziałek gościem Radia Z Jarosław Gowin, lider Porozumienia, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią redaktor. Dzień dobry państwu. Oglądał pan konkurs Eurowizji? Nie oglądał pan? Nie, nie oglądałem. No tak myślałam, że to nie pana estetyka. To nie jest moja estetyka, to prawda, ale przede wszystkim ja nie oglądam w ogóle telewizji. W ogóle? Absolutnie? Nie mam na to czasu. Ani ochoty? Ani specjalnej ochoty wiadomości o sytuacji międzynarodowej, o sytuacji krajowej, czerpie z internetu. Czyli Jarosław Gowin jest przede wszystkim internautą. No ale zapewne pan wie, że w sieci podniosło się larum, ponieważ okazało się, że ukraińskie jury tak trochę po macoszemu potraktowało, można powiedzieć, naszego reprezentanta. No bo nie przyznano ani jednego punktu dla naszego wokalisty. Wiem o tym, ale wydaje mi się, że to jest sytuacja całkowicie niewspółmierna do tego, co dzieje się w Ukrainie. Tam giną tysiące ludzi i w ogóle nie powinniśmy zestawiać tych dwóch sytuacji. Czyli rozumiem, że to po prostu nie ma żadnego znaczenia, tak? I że jest wiele hałasu o nic, tak? Ja wiem, że minister kultury Ukrainy przeprosił za zachowanie ukraińskich jurorów, ale jeszcze raz podkreślam, to są sprawy zupełnie niewspółmierne. No jeśli mówimy o tym, co dzieje się w Ukrainie, to w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali obiekt infrastruktury wojskowej położony bardzo blisko naszej granicy, zaledwie 15 kilometrów od naszej granicy. Niepokojąco blisko. Sytuacja jest tak czy owak niepokojąca, dlatego że wydaje się, że cele rosyjskie sięgają dalej niż tylko Ukraina. Oczywiście. A co pan ma na myśli, że sięgają dalej niż Ukraina? Nie sądzę, żeby podporządkowanie sobie Ukrainy, bo taki był pierwotny cel Władimira Putina, był jego celem ostatecznym. W dalszej kolejności są Naddniestrze, są państwa bałtyckie, jest być może także Polska. No to bardzo niepokojące to co pan powiedział. Bardzo. Chyba mamy tego świadomość od samego początku tej wojny, że to nie jest wojna tylko Ukrainy. Naród ukraiński walczy o wolność nie tylko swoją, ale także państw sąsiednich. A czy to możliwe, że Macron i Putin negocjowali podział Ukrainy za jej plecami?
tego typu sugestia, czy raczej zarzut padł ze strony ukraińskiej, natomiast mamy twarde dementi ze strony Francji. Myślę, że tutaj doszło do jakiegoś nieporozumienia. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł ponad głowami Ukraińców negocjować z Władimirem Putinem, z reżimem rosyjskim podział Ukrainy. No to jeszcze przypomnijmy, bo nie każdy musi to śledzić na bieżąco, że Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu we włoskiej telewizji i tam właśnie zasugerował, że Emmanuel Macron pytał go z naciskiem, czy jest gotów właśnie na ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji, no żeby Putin mógł wyjść z twarzą z tej całej sytuacji. Widać, że na Zachodzie ścierają się dwie koncepcje. Jedna reprezentowana przez Francję i Niemcy, obliczona na szukanie jakiegoś kompromisu między interesem Rosji a interesem Ukrainy. I druga reprezentowana przez kraje anglosaskie, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, nastawiona raczej na to, żeby zadać Rosji jak największe straty i żeby raz na, może nie na zawsze, ale raz na długo wybić Władimirowi Putinowi czy rządzącym na Kremlu plany powrotu do mocarstwowej pozycji Rosji. A jeśli pan mówi o kompromisie, to wracając trochę na nasze poletko, czy mamy już porozumienie, kompromis z Komisją Europejską? No tak zapewnił rzecznik rządu, zacytuję pana rzecznika, ministra Millera, zarówno zespół ze strony polskiej, jak i zespół, który został stworzony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, doszły do porozumienia w zakresie treści kamieni milowych. Jakie to kamienie milowe, to jeszcze nie wiemy. Dowiemy się, jak już Komisja Europejska to ogłosi oficjalnie. Bardzo bym chciał, żeby do tego kompromisu doszło, dlatego że każdy dzień zwłoki to są wymierne straty i mam na myśli nie tylko kary finansowe, które płacimy za dalsze istnienie Izby Dyscyplinarnej. To my płacimy. To jest koszt, który obciąża budżet państwa, a więc każdego z nas. Mam na myśli nie tylko to, że nie mam dostępu do środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale także mam na myśli wiarygodność polskiej gospodarki i reakcję rynków finansowych. Tutaj te straty są niewspółmiernie duże. A jak się panu podoba nowa Krajowa Rada Sądownictwa, bo w ubiegłym tygodniu Sejm głosował wybór nowej rady właśnie? Jak cała opozycja, posłowie Porozumienia głosowali przeciwko. Uważamy, że należy zmienić zasady wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Szkoda, że zakończenie kadencji nie posłużyło jako powód, jako okoliczność dla obozu rządowego do tego, żeby znowelizować przepisy, bo wiemy przecież, że problem Izby Dyscyplinarnej to nie jest jedyny problem, jeżeli chodzi o tak zwaną praworządność. Po rozwiązaniu problemu Izby Dyscyplinarnej zapewne Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sama Komisja wezwie Polskę także do zmian dotyczących KRS-u. No ale za pierwszym razem pan głosował tak jak Zjednoczona Prawica, prawda? Jakoś poprzednio panu nie przeszkadzało. I jestem przekonana, że gdyby nadal pan był w rządzie, to zagłosowałby pan za takim, a nie innym składem Krajowej Rady Sądownictwa. No nieprzypadkowo nie jestem w rządzie. Rozejście się, rozchodzenie się dróg między Porozumieniem a resztą obozu rządowego było bardzo wyraźne i dotyczyło spraw, w których w mojej ocenie, nie waham się użyć tych słów, Prawo i Sprawiedliwość postępowało sprzecznie z interesem państwa. To długo tak pan dojrzewał generalnie do tej decyzji. Bardzo długo, bardzo, bardzo długo. W pierwszej kadencji tego typu sytuacji było niewiele. Ale Krajowa Rada Sądownictwa była wybierana w taki sam sposób. Więc dotyczyło to, skrócono zresztą dotyczyło kadencję to tylko wymiaru Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast jeżeli chodzi o tę kadencję, mieliśmy do czynienia i z Polskim Ładem, który się okazał antypolskim chaosem, i z wyborami kopertowymi, które Porozumienie zablokowało, i z próbą zawetowania budżetu unijnego, i z pro-putinowskim zwrotem w polityce zagranicznej. Dlatego mówię o zwrocie pro-putinowskim, bo głównymi partnerami PiSu na zachodzie Europy stały się partie populistycznej prawicy. No ale teraz chyba nie możemy o tym mówić, że rząd obrał pro-putinowski kurs. W ogromnej większości te partie zajmują stanowisko prorosyjskie. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek do wojny w Ukrainie, tutaj stanowisko polskiego rządu zasługuje w pełni na poparcie. A dlaczego prezes Kaczyński tak się cacka z ziobrystami? No bo można powiedzieć, że tak mówiąc kolokwialnie, może nie do końca ładnie, że ci fikają ile wlezie. Minister Ziobro podważał przecież nawet kompetencje premiera Morawieckiego, mówił o nim miękki szon.
może nie wprost, ale tak sugerował. No a teraz mamy zdecydowany opór, jeśli chodzi o brak poparcia dla tej prezydenckiej ustawy dotyczącej likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Obie partie są na siebie skazane. Solidarna Polska wie doskonale, że bez PiS-u nie przekroczy progu wyborczego. PiS zdaje sobie sprawę z tego, że samodzielny start Solidarnej Polski oznaczałby utratę 2-3%, a to przesądzałoby o utracie władzy przez obóz kiedyś zwany Zjednoczoną Prawicą. Czyli rozumiem, że ten sojusz jest nierozerwalny? Ten sojusz jest moim zdaniem nierozerwalny. Przetrwa do końca kadencji. Myślę, że będą także wspólne listy Solidarnej Polski i PiS-u, czy raczej PiS-u i Solidarnej Polski, zważywszy na wielkość obu ugrupowań. Czyli jak pan mówi, że ten sojusz dotrwa do końca kadencji, czyli nie będzie przedterminowych wyborów, bo jakiś czas temu pan był w tym studiu i mówił pan, że będą przedterminowe wybory. To była pana taka bardzo zdecydowana teza, chociaż politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie, że jednak wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie. Taki scenariusz przedterminowych wyborów był przez Jarosława Kaczyńskiego brany bardzo poważnie pod uwagę jeszcze latem ubiegłego roku, kiedy przekonywał mnie do poparcia dla Polskiego Ładu. On wtedy liczył na to, że Polski Ład przyniesie zdecydowany wzrost notowań PiS-u i wtedy na wiosnę 2022 roku myślał o przedterminowych wyborach. Jak wiemy, wspomniałem już o tym, Polski Ład okazał się kompletnym fiaskiem. Także ten efekt flagi, a więc skupienie się przez opinię publiczną wokół obozu rządowego w sytuacji gwałtownego kryzysu w Ukrainie nie przyniósł takiego wzrostu notowań, które by skłoniło PiS do przedterminowych wyborów. Zresztą problemem jest metoda doprowadzenia, bo budżet wniosek, jest uchwalony. Wniosek o samorozwiązanie, no nie wiadomo, Udanie, czy... Aby pan by poparł taki wniosek o samorozwiązanie? To nie ma większego znaczenia, dlatego że była jasna zapowiedź Platformy Obywatelskiej złożona ustami Donalda Tuska, że Platforma nie poprze tego wniosku, a to oznaczało, że byłby on skazany na niepowodzenie. Nie, no poparłaby, ale po zakończeniu wojny w Ukrainie, a to oczywiście jest jeden wielki znak zapytania, czyli kiedy ta wojna się zakończy. Czyli de facto by nie poparła. Zresztą moim zdaniem stanowisko Platformy jest tutaj w pełni uzasadnione. Rozpisywanie przedterminowych wyborów w sytuacji wojny toczącej się u polskich granic, o czym pani redaktor wspomniała, byłoby kompletną nieodpowiedzialnością. Czyli domniemuję, że też Porozumienie Jarosława Gowina też zagłosowałoby przeciw, jeśli byłby taki wniosek o samorozwiązanie. Zagłosowalibyśmy tak, jak zagłosowałaby reszta opozycji. Uważam, że w tej sprawie powinno byłoby dojść do uzgodnień wewnątrz szeroko rozumianej opozycji. No ale nie sądzi pan, żeby taki wniosek został złożony, rozumiem, przez Prawo i Sprawiedliwość? Wobec jasnego stanowiska Platformy i wobec tego, że no niestety nie możemy liczyć na szybkie zakończenie konfliktu w Ukrainie, czy raczej bestialskiej agresji rosyjskiej w Ukrainę, ten wniosek prawdopodobnie nie zostanie złożony. Czyli nie będzie przedterminowych wyborów, tak możemy powiedzieć, że to już po prostu między bajki można włożyć. Absolutnie. Spodziewam się, że wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym. A czy PO chciała sprzedać loty z Rosjanom, ale to już odpowiedź będziemy egzekwować, a właściwie ja będę egzekwować już w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Jarosław Gowin też z nami zostaje, jest w studiu. To jest gość Radia Z. No właśnie, to powracam do tego pytania. Czy PO chciała sprzedać loty z Rosjanom? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzja, ktokolwiek by ją podejmował, byłaby sprzeczna z generalną linią polskiej polityki ponad podziałami partyjnymi, linią polegającą na uniezależnieniu się energetycznie od Rosji. Ja pytam nie przez przypadek, ponieważ dzisiaj Super Express napisał, że dotarł do dokumentu podpisanego przez ówczesnego ministra skarbu Aleksandra Grada i z tego dokumentu wynikało, że były trzy zainteresowane podmioty kupnem właśnie Lotosu. I jednym z potencjalnych kupców większościowego pakietu spółki była rosyjsko-brytyjska spółka TNK BP. Czy też BP, zainteresowana prywatyzacją Lotosu, a pozostałe dwa podmioty to oczywiście węgierski MOL, a także grupa Mercuria, zarejestrowana w Holandii. Nie znam tej publikacji, tym bardziej nie znam tego dokumentu. Mogę tylko powiedzieć, ale był pan wtedy ministrem w rządzie, prawda? Przekonany, byłem ministrem w drugim rządzie Platformy Obywatelskiej przez półtora roku. Jestem przekonany, że żaden polski rząd nie podjąłby decyzji o sprzedaży takich aktywów, tak ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakiemukolwiek podmiotowi związanemu z Rosją.
No ale to jest powołanie na dokument podpisany przez ówczesnego ministra skarbu. No to myśli pan, że dziennikarze to sobie wymyślili? Nie. Rozumiem, że być może rozważano sprzedaż i wśród kontrahentów, potencjalnych kontrahentów pojawił się także podmiot rosyjski. Ale jestem przekonany, że niezależnie od tego, kto rządzi Polską, żaden polski rząd nie podjąłby decyzji o sprzedaży aktywów energetycznych, paliwowych, w tym przypadku podmiotowi z Rosji. No już doszliśmy do tego, właściwie pan to powiedział, że pana zdaniem przedterminowych wyborów nie będzie. Wcześniej pan stawiał taką tezę, że będą, czyli odbędą się w terminie konstytucyjnym. Jest taki sondaż Ipsosu dla Okopres, z którego wynika, że gdyby cała opozycja stworzyła jedną listę, no to skazałaby na porażkę PiS i Konfederację, a na taką listę zagłosowało ponad 90% wyborców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Lewicy. Wszystko zależy od sondaży robionych nie półtora roku przed wyborami, tylko na parę miesięcy przed wyborami. Te sondaże są różne. Niedawno Dziennik Gazeta Prawna opublikował inne badania, z których wynikało, że w sytuacji, gdyby opozycja poszła w dwóch blokach, w bloku takim centrolewicowym, skupiającym Platformę i Lewicę, oraz centroprawicowym, skupiającym Szymona Hołownię, PSL, tutaj byłoby także miejsce dla Porozumienia, to przewaga nad PiS-em i Konfederacją byłaby wyraźnie wyższa. I pan się widział właśnie w takim konglomeracie pod tytułem Polska 2050 Szymona Hołowni, PSL? Dzisiaj za wcześnie jest mówić, w jakim konglomeracie się bym widział, dlatego że, tak jak powiedziałem, na półtora roku przed wyborami nie ma sensu przywiązywać wagi do sondaży. Nie jest też pora, żeby toczyć negocjacje o listach wyborczych. No bo samodzielny start absolutnie nie wchodzi w grę. Znaczy wchodzi w grę, ale to jest skazane z góry na porażkę. No bo... Mam świadomość, że Porozumienie jest partią po trudnych przejściach i na pewno samodzielny start byłby możliwy, ale nie rokowałby nadziei na przekroczenie progu wyborczego. Natomiast uważam, że w tych wyborach każde 2-3% będzie się liczyć i myślę też, że między Platformą a PiS-em jest szeroka przestrzeń, czyli szeroka grupa wyborców. Z jednej strony rozczarowanych rządami PiS-u, z drugiej strony niekoniecznie marzących o powrocie Platformy do monopolistycznej pozycji po stronie opozycji, że ci wyborcy oczekują na nową ofertę. Ale naprawdę widziałby się pan na jednej liście z Szymonem Hołownią, bo czytałam jeden z pańskich wywiadów i mówił panu, że w jego otoczeniu, wśród jego wyborców, no, jest wielu ludzi o lewicowych poglądach, a to się za bardzo panu nie podoba, żeby no... Sens tej wypowiedzi był inny. Wskazywałem na pewną trudność, obiektywną trudność, na jaką napotyka Szymon Hołownia przy podjęciu decyzji, w jakiej konfiguracji startować, czy samodzielnie. Mówił pan wyraźnie, że no, to panu za bardzo nie odpowiada. Tak pan powiedział. Nie jest tajemnicą, że mam poglądy raczej konserwatywne, że reprezentuję taką typową europejską centroprawicę. Natomiast polityka wymaga zdolności przekraczania podziałów. To jest pytanie słuchacza, Marek Beta. Czy przewiduje pan sojusz z Agrounią? Nie przewiduję takiego sojuszu. Co prawda spotkaliśmy się ostatnio z panem Michałem Kołodziejczakiem, z jego inicjatywy, ale było to takie typowe spotkanie zapoznawcze po to, żeby wzajemnie zrozumieć, na czym polega program, na czym polegają różnice, ewentualne podobieństwa programowe, a tych różnic jest znacznie więcej niż podobieństw. No też jest pytanie słuchacza, czy będzie miał pan, zacytuję, polityczne jaja i wystartuje jednak samodzielnie jako Porozumienie w najbliższych wyborach. Pozdrawiam. Już odpowiedzieliśmy sobie oboje na to pytanie. Jeżeli, polityka jest sztuką tego, co możliwe. Jeżeli będzie ta szeroka lista centroprawicowa usytuowana między Platformą a PiS-em, to tam w naturalny sposób jest miejsce Porozumienia. No i jest kolejne pytanie od słuchacza. Dariusz pyta, czy człowiek, który chce uchodzić za intelektualistę, to mowa o panu, naprawdę nie dostrzega tego, że Szymon Hołownia nie zna się chyba na ekonomii ani na polityce. Czy w ogóle zna pan jego poglądy?
znam poglądy Szymona Hołowni na wiele kwestii, jeżeli chodzi o gospodarkę, to on już przedstawił zęby swoich założeń programowych. One są na pewno nie tak wolnorynkowe jak program Porozumienia, czy także program Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale są tam zbieżności. Na przykład jeżeli chodzi o kwestie związane z transformacją energetyczną, tutaj postulaty Szymona Hołowni i program Porozumienia są w pełni zbieżne. Ale czy pana zdaniem Szymon Hołownia zna się na polityce, zna się na ekonomii? Szymon Hołownia wystartował w wyborach prezydenckich i uzyskał trzeci wynik, zaskakująco dobry wynik, a potem w bardzo trudnych warunkach, bo sam nie jest przecież deputowanym, utrzymuje stosunkowo wysokie poparcie. To wystarczający powód do tego, żeby podchodzić z szacunkiem do jego osiągnięć politycznych. No teraz ewidentnie Polska 2050 straciła na rzecz Koalicji Obywatelskiej, no po powrocie Donalda Tuska. Zresztą taki był plan, żeby odbudować Platformę Obywatelską, no bo spadała nawet na, przepraszam bardzo, no straciła tę pozycję lidera po stronie opozycyjnej zdecydowanie. Szymon Hołownia musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce być liderem jednej partii, czy chce być liderem szerszej koalicji. Jeżeli jednej partii, to bardzo ciężko będzie mu uzyskać wynik dwucyfrowy. Jeżeli szerszej koalicji, to wszystkie badania pokazują, że ta koalicja miałaby wynik 15% plus, czyli ponad 15%, między 15 a 20%. Ale to jest decyzja, którą trzeba zostawić Szymonowi Hołowni. Czyli sugeruje pan, że jednak no, musiałby nastąpić wspólny start, tak? Szymona Hołowni, PSL-u mamy, i no, Porozumienia. Jeżeli mamy odsunąć PiS od władzy, a taki powinien być cel wszystkich partii opozycyjnych, to samodzielny start każdego z tych ugrupowań, czyli cztery listy, byłby czymś przeciwskutecznym. No ale Koalicja Obywatelska czy też Donald Tusk raczej cały czas forsują tę wersję jednej listy. No i przytoczyłam zresztą ten sondaż dla Okopres, z którego wynikało, że faktycznie, no gdyby opozycja poszła taką szeroką ławą i była, miała tylko jedną listę, no to mogłaby pokonać w suglach PiS i Konfederację. Już wspomniałem o no tym, tak, że są różne sondaże, sondaże tak? Czyli, że pan jest robione półtora roku przed wyborami są słabą wytyczną dla polityków, tym bardziej, że nie jest wykluczone, iż PiS zmieni ordynację wyborczą, a to... Ale rozmawiałam tutaj na przykład z Henrykiem Kowalczykiem, mówił, że takie sugestie są nieuzasadnione absolutnie. Są propozycje Pawła Kukiza, aby ordynację zmienić od roku 2027 i to jest uczciwe postawienie sprawy. Czyli jeszcze w następnych wyborach, tak. Bo nie wiadomo, komu ta nowa ordynacja by służyła. Natomiast słychać z obozu rządowego także takie głosy, inne niż głosy pana premiera Kowalczyka, że te nowe rozwiązania, a więc podział mandatów na 100 okręgów miałyby wejść w życie już od roku 2023, czy od najbliższych wyborów. Gdyby tak było, to byłby to silny impuls dla opozycji, żeby zrealizować scenariusz Platformy Obywatelskiej, i czyli jedną wspólną w ramach jednej listy. Wydaje mi się jednak, że na ile znam Jarosława Kaczyńskiego, że nie podejmie ryzyka tej zmiany ordynacji wyborczej, właśnie dlatego, że będzie się obawiał jednego wspólnego frontu opozycyjnego. No ja pytałam też o to właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociażby dlatego, że przecież po tym spotkaniu wyjazdowym w środę, no wyszły informacje, że partia ma być przeorganizowana właśnie i podzielona na 100 okręgów, więc od razu myślę sobie, aha, 100 okręgów, no to może jednak zmiana ordynacji wyborczej. No i pan też ma takie tutaj wątpliwości, chociaż z drugiej strony mówił pan, że Jarosław Kaczyński się nie zdecyduje na takie ryzyko, bo wie, czym by skutkowało to, jeśli chodzi o opozycję. Ale na pewno taki scenariusz już jest brany pod uwagę i opozycja musi być również przygotowana na rozmaite warianty, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą. No Adam Glapiński, jak wiadomo, został szefem NBP na drugą kadencję. Dobrze się stało, źle się stało, bo nie, politycy PiS mówią, że no nie było lepszego generalnie, że to jest bardzo dobry wybór. W ramach obozu rządowego pojawiały się inne nazwiska, na przykład nazwisko bardzo kompetentnego prezesa giełdy Marka Dietla. Natomiast Adam Glapiński jest niewiarygodny dla
rynków finansowych. A to w przypadku inflacji jest czymś bardzo zasadniczym, bo inflacja w dużej mierze rozgrywa się w sferze psychologicznej. Im wyższa wiarygodność prezesa banku, im wyższa wiarygodność Narodowego Banku, w tym przypadku NBP, tym większe szanse na szybsze opanowanie inflacji. A dlaczego pana zdaniem jest niewiarygodny dla rynków Adam Glapiński? Właśnie dlatego, po tym, że przestrzelił, jeśli chodzi o prognozy dotyczące inflacji i nie podjął wcześniej... Nie tyle przestrzelił, ile kompletnie się pomylił. Przecież jeszcze latem ubiegłego roku zapowiadał, że żadnej inflacji nie będzie. Mówił o tym, że Polska może pożyczać innym pieniądze, a nie musieć pożyczać od innych. No a dzisiaj przedstawiciele rządu bardzo zabiegają, żeby rynki finansowe kupowały nasze obligacje wycenione na 7% w skali roku. No to jest bardzo, bardzo drogo. No jeśli pan mówi o obligacjach, no to premier właśnie w ramach pomocy dla kredytobiorców zapowiada emisję obligacji jednorocznych, które byłyby oprocentowane na poziomie stopy referencyjnej banku teraz, tej obecnej 5,25. Dobrze, że rząd dostrzega sytuację kredytobiorców. To jest ogromny dramat społeczny, dramat pewnego pokolenia, czyli młodych rodzin, na ogół wychowujących dzieci i obarczonych dużymi kredytami. Zobaczymy, do jakich skutków doprowadzą te propozycje rządowe, ale z uznaniem odnotowuję to, że rząd nie chowa głowy w piasek. No ale czy to będzie skuteczna rzeczywiście pomoc? Tego nie wiedzą eksperci, z którymi rozmawiałem. Też odchodzi o to, żeby pieniądze ściągnąć z rynku. Zobaczymy. Sytuacja jest bardzo trudna. Tak wysokiej inflacji, ponad 12%, nie da się stłumić w sposób bezbolesny. No to jest pytanie od Grzegorza. To jaka według pana posła Jarosława Gowina jest recepta na inflację? Proszę wymienić 3 działania. Co by pan zrobił, żeby zmniejszyć inflację, żeby ją poskromić? Jedno działanie zostało już podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli podniesienie stóp procentowych. Drugie działanie... Ale to jest piłka po stronie RPP, a ja mówię o takim działaniu, które powinien podjąć rząd. To jest kluczowe podniesienie stóp procentowych i Adam Glapiński niestety się bardzo spóźnił z tym podnoszeniem. Przez to ma ono charakter gwałtowny, może nawet zbyt gwałtowny, ale jakiś ruch, jeżeli chodzi o stopy procentowe, był niezbędny. Druga rzecz, którą trzeba zrobić bezwzględnie, i to jest działanie po stronie rządu, to skończyć z nowymi programami społecznymi, dlatego że one dolewają paliwy do ognia, czyli dosypują pieniędzy do i tak rozchwianego i pogrążonego w inflacji. Czyli z jakimi programami trzeba skończyć? Jeżeli słyszę zapowiedzi być może 15 emerytury, no to jest przykład działań, których trzeba uniknąć. I trzecia rzecz to jest to, o czym pani redaktor wspomniała przed chwilą, działania rządu obliczone na pomoc dla kredytobiorców. Czyli te jednoroczne obligacje, tutaj tak? Możliwości działań i też zapowiedzi ze strony rządu są różnorodne. Mowa jest o na przykład o wakacjach kredytowych. No trzeba próbować wszystkich sposobów na to, żeby ograniczyć tak gwałtowne tempo wzrostu stóp procentowych. No to tylko, że te wakacje kredytowe odroczą po prostu spłatę tylko kredytów. Tylko odroczą, świadomość. A przecież mamy rok wyborczy właśnie w przyszłym roku, no i to chyba o to chodzi. To nie zmienia faktu, że dla części kredytobiorców to może być rozwiązanie ratujące ich sytuację. Czyli to akurat pan popiera, rozumiem, takie wakacje kredytowe? To popieram, bo generalnie rzecz biorąc, w sytuacji nieznanej od dziesięcioleci inflacji, trzeba podejmować jakieś działania, które by ograniczały jej skalę. To jest przykład działań, których końcowego efektu nie możemy być pewni, ale dobrze, że te działania są podejmowane. Liberał pyta, czy wystarcza panu teraz do pierwszego, zwłaszcza teraz, i dlaczego pan przyłożył rękę do inflacji?
Nie, akurat nie poczuwam się do tego, żebym przyłożył rękę do inflacji. Przypomnę, że już latem ubiegłego roku jeszcze jako wicepremier wspominałem o tym, że potrzebne jest podniesienie stóp procentowych. Ale są opinie, że te tarcze, które zostały wprowadzone, te antykowidowe, tak nazwijmy, chociaż one się inaczej nazywały. Tarcze antykowidowe były rzeczą niezbędną w sytuacji, gdy wszystkie państwa dookoła wprowadzały takie tarcze. To gdybyśmy nie wyciągnęli ręki do przedsiębiorców, nie mielibyśmy w tej chwili wielu polskich firm, bo one by nie przetrwały, a inflację i tak byśmy mieli, co prawda niższą niż obecnie, ale jednak pewne czynniki inflacjogenne mają charakter międzynarodowy i one nie zależą od polityki polskiego rządu. A wracając do pierwszej części pytania, czy starcza panu do pierwszego, zwłaszcza teraz? Dziękuję za troskę o moją sytuację finansową, odkąd wykształciłem trójkę dzieci i nie muszę niestety pomagać mamie, bo mama już nie żyje, daję sobie radę. A nie wiem, czy pan widział, jak premier Morawiecki pochwalił się w mediach społecznościowych, jak był żoną na randce? Nie widziałem, ale tego typu ocieplanie wizerunku premiera jest, zdaje się, mu bardzo potrzebne w świetle najnowszej publikacji Gazety Wyborczej o majątku premiera. Tak, dzisiaj jest duży tekst na ten temat w Gazecie Wyborczej. Czy o ten dzisiejszy panu chodziło właśnie? O ten dzisiejszy. No pan premier napisał na Twitterze, że nasze dzieciaki w trasie poznają harcerskie życie, a tymczasem my korzystamy z chwili dla siebie, weszliśmy na kolację. Chyba większość rodziców wie, jak ważne są te chwile w każdej rodzinie. A jak wy spędzacie weekend? Znak zapytania. Na zdjęciu żona wtulona w męża, pięknie. Na stole dwa kieliszki z białym winem, bez w tle, no takie sielskie okoliczności. No wiele osób to skrytykowało w związku z tym, jaki jest właśnie poziom inflacji, że wielu już nie starcza do pierwszego, tak można powiedzieć. No. To jest sytuacja, której naprawdę nie można pomijać, bagatelizować jakimiś żartobliwymi określeniami, bo to jest problem dramatycznej sytuacji całego pokolenia. Całe pokolenie 30-40-latków, już nie mówiąc o ludziach młodszych, stoi w obliczu głębokiego kryzysu na rynku mieszkaniowym, no i w obliczu tego, że kredyty, które zaciągnęli, ich koszty gwałtownie rosną. Konrad pyta, miał pan okazję dobrze poznać ministra Ziobrę, będąc koalicjantem, tak? Tak, oczywiście. Jak wszystkich innych ministrów. Czy opór ministra sprawiedliwości przed zmianami w Sądzie Najwyższym w ostatnim czasie wynika z jego politycznych kalkulacji, czy rzeczywiście wynika z realnej troski o stan polskiego sądownictwa? Ja nikomu nie odmawiam realnej troski o stan Polski, również ministrowi Ziobrze, chociaż wydaje się, że w tym przypadku więcej przemawia za tą pierwszą odpowiedzią. Zbigniew Ziobro obawia się, że zostanie obarczony odpowiedzialnością za niewydolność systemu sprawiedliwości. Niewydolność jeszcze większą niż w roku 2015, kiedy PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem przejmowały władzę. No ale jakby nie patrzeć, to jednak Zbigniew Ziobro forsował te wszystkie zmiany dotyczące To on forsował zmian, te zmiany i widać wyraźnie, że on też dokonywał zmian personalnych. Efektu. Jeżeli chodzi o zmiany personalne, to jest chyba najsłabszy element działań ministra Ziobry. Przypomnę aferę hejterską, której autorami byli sędziowie zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, Anna Maria Siarkowska, która właśnie zasiliła szeregi Solidarnej Polski w ubiegłym tygodniu, była prezentacja tej nowej sytuacji. Teraz Zbigniew Ziobro ma chyba razem z nim jest 20 posłów Solidarnej Polski, no więc więcej szabel. I Anna Maria Siarkowska powiedziała, że mam jak najlepsze doświadczenia z politykami Solidarnej Polski w Sejmie, to w wywiadzie do Rzeczy, tygodnika do Rzeczy. Z ich strony zawsze mogłam liczyć na partnerstwo i gotowość do dialogu. Tego bardzo brakuje w Zjednoczonej Prawicy brakuje tej zdolności do nie dialogu. Nie ma już Zjednoczonej Prawicy od momentu, kiedy Porozumienie ją opuściło. Są rządy PiSu i w mniejszych partii, w tym Solidarna Polska jest z tych mniejszych ugrupowań
najważniejszym. Co do tego, czy jest tam w tej chwili dialog, czy nie ma, proszę pytać przedstawicieli tego obozu. No dobrze, ale pan, kiedy był też członkiem tego obozu, to była gotowość do dialogu, czy nie? Ja zawsze miałem okazję do rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast tak jak powiedziałem w pierwszej części rozmowy, nasze drogi stopniowo się rozchodziły, ponieważ coraz więcej działań PiS-u sprzecznych było z interesem polskiego państwa. Czyli rozumiem, że na początku dialog był, a potem on topniał, tak? Nie, dialog się odbywał przez cały czas, natomiast poziom zbieżności oceny sytuacji zdecydowanie się zmniejszał. Mark pyta, dlaczego odszedł pan ze Zjednoczonej Prawicy, wiedząc, że w przyszłych wyborach nie wejdzie do Sejmu? Czy nie wejdę do Sejmu, o tym rozstrzygną wyborcy. Natomiast odchodziłem z pełnym przekonaniem, że dalsze rządy Zjednoczonej Prawicy po prostu przestają służyć Polsce. Po co się pan zgadzał na Polski Ład? Kolejne pytanie. Zgadzałem się tylko na wstępne założenia. Przypomnę, podniesienie kwoty wolnej od podatku i to bardzo znaczące, czy podniesienie progu podatkowego, tego pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy. Natomiast gdy poznałem szczegóły przygotowane przez Ministerstwo Finansów, zdecydowanie przeciwko Polskiemu Ładowi wystąpiłem i chyba dzisiaj nikt nie wątpi, że miałem rację. 10 największych osiągnięć pana na stanowiska ministra rozwoju. Może poprzestańmy na połowie, na pięciu. Pani redaktor, nie jestem od tego, żeby się chwalić. Kierowałem w życiu trzema różnymi resortami. Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Odpowiedzialnym za Gospodarkę, czyli Ministerstwem Rozwoju Pracy Technologii. Rozumiem, że miało to zabrzmieć sarkastycznie, ale proszę zwrócić uwagę chociażby na kwestię transparentności. Ja nadzorowałem wydanie grubo ponad 150 miliardów złotych i żadne kontrowersje, żadne zarzuty o nietransparentność czy niegospodarność nigdy się nie pojawiły. I to jest właśnie to największe osiągnięcie? Nie. W przypadku każdego z ministerstw mógłbym wyliczać te osiągnięcia. Przypomnę, że kiedy byłem ministerstwo Sprawiedliwości. Tak, ale kiedy byłem ministrem Sprawiedliwości, Bank Światowy w takim głośnym rankingu Doing Business, rankingu wolności gospodarczej, uznał Polskę za globalnego lidera zmian za rok 2012, właśnie ze względu na zmiany, które ja wprowadzałem w sądownictwie gospodarczym. Jeremi pyta, czy zdruzgotał pana spadek Wisły z Ekstraklasy? To jest bardzo smutna wiadomość. Mam nadzieję, że za rok będziemy cieszyli się z awansu. Jako, że jest pan patriotą Krakowa. Jestem patriotą Krakowa, jestem patriotą Wisły Kraków. To właśnie, mówił pan, że to właściwie taka duchowa stolica Polski, jeśli chodzi o Kraków. I jeszcze jedno pytanie. Marcel pyta, czy syndrom wychodzenia z koalicji to zaleta czy wada? To zależy od motywów. Jeżeli motywem jest niezgoda na złą politykę, to jest to niewątpliwie zaleta. Czy 0,2 poparcia to szczyt możliwości porozumienia, czy jednak można, czy da się osiągnąć 0,3%? Są sondaże, w których mamy 1-2%. Myślę, że to jest dzisiaj realne poparcie dla porozumienia, ale o 1-2% może rozstrzygać się to, kto będzie rządził Polską po wyborach. A jaka była pana opinia o katastrofie w Smoleńsku po otrzymaniu słynnego SMS-a? Nie dostałem żadnego SMS-a. Nie o jakim SMS-ie? O jakim SMS-ie, pani redaktor? No wtedy chyba członkowie rządu dostawali jakieś SMS-y z taką wczesną diagnozą, co mogło być przyczyną katastrofy. Nie byłem członkiem rządu w momencie katastrofy. To był rok 2010. Zostałem w roku 2011 ministrem sprawiedliwości. Po wyborach? Po wyborach. Po wyborach, tak. Czyli w 2011 roku też pan mógł nic nie wiedzieć, na przykład, czy rzeczywiście Platforma Obywatelska miała taki zamiar, żeby sprzedać Lotos Rosjanom. Nie, wtedy... Przecież Aleksander Grad też był w pierwszym rządzie, był ministrem skarbu. Skarbu, to mnie w rządzie nie było. Tak, bo w 2000, bo w tych wyborach w 2011 roku, z tego co pamiętam, minister skarbu ówczesny, czyli Aleksander Grad, startował w wyborach, ale zrzekł się mandatu, z tego co pamiętam. Tak było, zrzekł się także funkcji rządowej. Tak. No i zajął się zupełnie innym sektorem.
sektorem bardzo ważnym i szkoda, że media temu poświęcają mniej wagi, ale moim zdaniem inwestycje w energetykę jądrową to jest kierunek niezbędny dla Polski, jeżeli chcemy. No tak, były nawet takie zapowiedzi, że pierwsza elektrownia będzie w 2019 roku. No i co? Mamy rok 2022 i ani widu, ani słychać. Niestety żaden z obozów rządowych do tej pory nie potraktował tego jako swój priorytet, a bez energetyki jądrowej nie tylko nie będzie naszej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, ale także konkurencyjność polskiej gospodarki będzie spadać. Zwłaszcza teraz to widać, kiedy Rosja przekręciła nam kurek, chociaż no cały czas są te zapowiedzi, że będziemy odchodzimy absolutnie od sprowadzania ropy ze strony Rosjan, że absolutnie się z tego wycofujemy. Jeszcze jest jedno pytanie. Czy zamierza pan kandydować na prezydenta RP? Nie zamierzam. Nigdy nie miałem takich ambicji, takich planów. Raczej premier, tak? To byłoby coś, co by pana interesowało. Ja jestem zainteresowany władzą wykonawczą, a tę władzę w dużo większym stopniu sprawuje rząd niż prezydent. Taki mamy ustrój. Taki mamy ustrój, to prawda. Jarosław Gowin, lider Porozumienia. Dziękuję i były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, był z nami. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.